Region Azji Centralnej jest zróżnicowany geograficznie, etnicznie i kulturowo. Przecinają się tutaj tradycje ludów koczowniczych, półkoczowniczych, osiadłych starożytnych cywilizacji oraz spuścizna z czasów komunizmu. Większość mieszkańców regionu mówi językami należącymi do grupy języków turkijskich, obejmujących między innymi uzbecki, kazachski, kirgiski, turkmeński, turecki czy tatarski. W Tadżykistanie natomiast używa się języka tadżyckiego, należącego do grupy irańskiej języków indoeuropejskich. Znaczna część mieszkańców Azji Centralnej posługuje się biegle językiem rosyjskim, który dominował w czasach Związku Radzieckiego. Ponadto w całym regionie funkcjonuje dużo dialektów i języków narodowych mniejszości etnicznych. Południowa część regionu została zislamizowana około VIII wieku, natomiast północ regionu, głównie Kazachstan i Kirgistan, zostały objęte islamizacją dopiero od XVIII wieku. Najsilniejszą pozycję islam sunnicki zdobył wśród osiadłych Tadżyków i Uzbeków, gdyż narody o silnych tradycjach koczowniczych związane były z tradycjami przedislamskimi, szamańskimi i plemiennymi. Różnice kulturowe ujawniają się w budownictwie mieszkalnym. Dla górskich ludów Pamiru charakterystyczne są kamienno-drewniane domy, podparte wewnątrz 5 słupami z okienną kopułą po środku. Dla ludów koczowniczych tradycyjnym domem jest jurta, którą można szybko złożyć i przetransportować. Szanyrak, górny drewniany otwór w kopule jurty, jest ważnym elementem tradycji. Znajduje się na przykład na fladze Kirgistanu. Mieszkańcy starożytnych miast Buchary, Samarkandy czy Taszkentu przyzwyczajeni są z kolei do gęstej i ciasnej zabudowy dzielnic. Domy mieszkalne mają tam okna skierowane do wewnątrz, podczas gdy od strony ulicy prezentują gładkie fasady pokryte gliną. Różnorodność kulturowa przejawia się także we współczesnym stylu życia i ubiorze ludności. Popularne są nakrycia głowy, wysokie stojące kołpaki, futrzane tielpieki, okrągłe tiubetejki, różnobarwne chusty. Kobiety w Turkmenistanie, Tadżykistanie czy w Uzbekistanie do dziś chodzą w długich, zwiewnych, kolorowych tunikach, a kirgiski i kazaszki na święta rodzinne i religijne ubierają kamizelki lub hałaty z haftowanym ornamentem. Dziedzictwo kulturowe Azji Centralnej jest bardzo bogate i włącza w siebie zarówno literaturę, architekturę, malarstwo, jak i ubiór, kuchnię, tradycje i obyczaje.